Witam serdecznie. Została mi zwrócona uwaga, że mogę sobie przegrzać instrumenty swoje. Więc ja sobie postawiłem teraz laptopa trochę dalej. Noga mi się nie przegrzeje, bo właśnie mam odprowadzenie ciepła przez nogę. Dobra. Słuchajcie, jest fajny, motywujący list. Ja miałem, bo jak jechałem 3 tygodnie temu na działkę, to już chyba było 4 tygodnie temu do taty, to spotkałem kogo? Spotkałem. Minąłem go. Nawet nie było po co się zatrzymywać. Pamiętacie, u mnie jest taki film, nie pamiętam, jakieś Eldorado, coś tam, Las Vegas z Elvisem i z Edkiem. Elvis szedł. Wyszedł, wynurzył się z krzaków i mówię, kurczę, muszę o tym wam opowiedzieć. Jakie to są zmiany, jak się człowiek zmienia, a przecież to było 1,5, może już 2 lata temu, trzeba zobaczyć do odcinka, jaki on tam był chorak, jak to on mówił, że ma rodzinę, dzieci z winem, co stoją tam na działce, coś tam, tytuł, nie wiem, nie zajrzałem, nie przygotowałem się. I że będzie statek jeszcze budował, pamiętacie, ci, którzy oglądali, ja podepnę ten film. Już nie jest taki wesoły, już nie jest taki chorak, wszedł właśnie w rozkroku, śniada twarz smutna w jakichś brudnych ciuchach. A parę dni temu miałem koło żaby, tu jest takie, są zawsze zebrania, tam dalej nie będę mówił gdzie, na innej trochę dzielnicy, i tam stał Edzio, który taki był uśmiechnięty, on taki beztroski, poczciwy pan, który w zasadzie opowiada tam w tamtym filmie, że jemu to już jest wszystko jedno, bo on i tak już nic nie ma, ale on jest na wesoło, nie? On jest taki, był wtedy niezałamany, on wie, że on pije, i nawet, że jest alkoholikiem, ale jemu tak jest dobrze. I w zasadzie on wzbudza przez świetną sympatię, wzbudza sympatię, jest takim fajnym wesołkiem, ale nie, ale właśnie z taką pokorą. Że jest taki powściągliwy, nie opowiada jakichś dyrdymałów, czego on tam by jeszcze nie zrobił, żeby na księżyc poleciał. I tu jest świetny, ja wtedy w ogóle sobie tak pomyślałem, kurczę, jak ja jestem daleko, a jednocześnie bliziutko, nie? Że to jest tylko ten jeden kieliszek. I naprawdę warto posłuchać wpisu tutaj takiego człowieka, bo to jest właśnie to. I to nieprawdopodobnie buduje, można sobie uświadomić, zobaczyć, porównać, jak jestem daleko i czy warto, właśnie nie warto, czy warto znowu to przechodzić, być może już się z tego nigdy nie dźwignąć, bo czasami na samym początku tej drogi, jak ktoś tam się jeszcze zastanawia, waha i mówi, kurczę, jestem tym alkoholikiem, czy nie jestem, na serio mam już nigdy nie pić, kurczę, to niemożliwe, ja nie mogę tego stracić, ja to tak kocham, tak uwielbiam. Tylko, że na samym początku to jeszcze jest do okiełznania, a później już nie. To jest właśnie ten brak celu w ogóle, bo też są takie listy. Ktoś tam próbuje, nie pije 10 miesięcy, jestem w abstynencji. Ale on nie wie po co. No to jeżeli ktoś nie wie po co, to ja się nie dziwię, że za chwilę wpada. Bo to jest takie od niechcenia. A w sumie tyle mi gadają, że faktycznie spróbuję, może wy macie rację. A może tam ktoś mi za dużo gdera. Ale ja wiem, czy mi się opłaca. No, ale zajmijmy się listem. Więc to brzmi tak. Witam ponownie. Dzisiaj doznałem pewnego rodzaju szoku. A mianowicie idąc ulicą po synka do przedszkola minąłem kilku znajomych od picia, z którymi nie utrzymuję już kontaktu i zauważyłem, jak wyniszczająca jest ta choroba. I jak wyglądałem za czasów swojego chlania. Zmęczone, szare, pożółkłe twarze, wychudzone ciała i postawa starszej przygarbionej osoby. Oczy tych ludzi patrzyły w nicość, po prostu żywe trupy.
Dziękuję sile wyższej, że udało mi się wyjść z tego gówna. Oczywiście po wielu namowach żony i rodziców również. Alkoholizm jest kurwa straszny i nic nie daje mi większej motywacji niż to, że znowu mogę iść do urzędu czy do pracy lub gdziekolwiek i rozmawiać bez skrępowania, że ktoś wyczuje wódę i mnie przekreśli. Zgadza się. Słuchajcie, jaka to jest różnica. Jak ja wturliwałem się kiedyś na wózku inwalidzkim do urzędów i ten smród, i te wszystko, i ta zionąca gęba alkoholem, fajkami. I ta pani mówi, ale pan już niedawno, przecież tu niedawno był miesiąc temu, znowu dowód pan wyrabia. No niestety, a to był już chyba czwarty raz. Ja już się bałem, że mnie posądzą, że ja handluję tymi dowodami. I dzisiaj rzeczywiście ja w ogóle wchodzę. Jeszcze na samym początku to są te takie skrupuły, obawy jakieś takie, że ktoś na... Ja już tego nie mam. Że ktoś na ciebie patrzy. Co ty? Ja wchodzę. Jestem rzeczywiście to takie powiedzenie. Życie od nowa, jestem nowym człowiekiem. I ma to jakieś takie wytłumaczenie. Może niezręczne jest to akurat brzmi, ale tak, no jest się nowo, za nowo, bo mało tego, ja już wchodzę do rodziny, przyjeżdżam, to co się nie myślę o tym, co już na kiedyś tam. Oczywiście, że wiemy to gdzieś tam z tyłu głowy, jak to się mówi, ale ja nie mam jakiejś obiekcji, jakiejś takiego, że jestem malutki, wręcz przeciwnie. Dzisiaj mogę się pokazać, patrzcie, co ja zrobiłem. I zresztą cały czas ludzie to wiedzą i mówią. Stary, zobacz, ile to zrobiłeś. Zrobiłem. I teraz jak wchodzę do urzędu, to normalnie, jak normalny petent, klient, który niczemu nie jest winien, to właśnie o to chyba chodzi, żeby się cały czas jakoś nie upadlać, nie? Kim można, trzeba pamiętać, kim byliśmy, kim możemy być przede wszystkim. Właśnie to są te też zalecenia, nie? Że to z powrotem to jest moment, no wystarczy, że ja tu wyjdę i za godzinę już nie będę w stanie do was mówić. Boże, jak ja bym tego nie chciał i nie chcę. Za żadne skarby, czytajmy dalej, słuchajmy, bo to fajny tekst jest. No i dalej. Nie mogę pomóc tym ludziom, ponieważ pomimo wielu prób pukali się tylko w czoło i mówili, że nie jestem prawdziwym facetem, bo nie chcę wypić z nimi kielicha wody. Teraz wiem, że właśnie jestem zajebistym facetem w 100%, bo kurwa, jestem trzeźwy. Odzyskałem zaufanie synka, jak i żony. Kochamy się jeszcze bardziej niż przed ślubem. O, syn odzyskał tatę, nie widzi świata poza mną. Trwa to już 2 lata. I żałuję każdej chwili, kiedy byłem z wódą, a nie z nimi. Teraz wiem, że właśnie to jest prawdziwe, trzeźwe życie. I dające wiele bez żadnych dopalaczy i regulatorów emocji w postaci alkoholu. Teraz ci, którzy pukali się w czoło, śmieli się ze mnie, że jestem cipą, bo nie piję, wyglądają jak zombie. Znajomy zapytał się mnie, jakich tabletek używam, że nie piję już tyle czasu. Odpowiedziałem mu, że nie ma tabletek na naszą chorobę. W nawiasie on też jest zaawansowanym alkoholikiem, ale uważa, że pije, bo ma na to ochotę i tak dalej. Jedyny lek to uznanie swojej bezsilności wobec alkoholu i odbycie terapii oraz realizowanie dalszego leczenia po zakończeniu terapii. Ta jest ta. Uznał, że kłamie i na pewno jestem na jakichś środkach. Zakończyłem rozmowę na ten temat, ponieważ uznałem, że on i tak będzie swoje myślą, a ja wiem swoje i nie muszę nikogo zapewniać, że nie mam wszywki czy też innych medykamentów w sobie. Teraz liczy się rodzina, bo życie na trzeźwo jest kurwa piękne i 3 wykrzykniki. No bo jest. A niektórym się tak wydaje, że kurczę, kiedy... Ja też byłem sceptycznie nastawiony, to tak nie jest. Trzeba się później nauczyć rzeczywiście i to nie przychodzi. Przecież ja zaraz dopiero, aż będę miał 5. rok trzeźwienia, zdrowienia.
I na początku to się rzeczywiście cieszymy z tych truskaweczek i koperków sypanego przez siebie zrobionej zupy, przez siebie posiekanego koperku. To jakoś powszednieje i chce się czegoś więcej. Ale później rzeczywiście to, o czym tutaj pisze ten człowiek, czyli normalność, po prostu zaczyna cieszyć, że ja nie mam obciachu, że ja wychodzę przed klatkę, nie brzęczę butelkami, że jest szacunek. Dzień dobry, o tutaj, jak się tam, gdzie tam jeździmy, piękna pogoda, to tamta sranda, ale nie, że ja gdzieś uciekam, bo przecież to, że ja gdzieś tam wychodziłem, to przecież często było na takiej zasadzie skulenia swojej postawy, żeby nikt mnie nie widział, a przecież ode mnie czuzionęło. Zresztą zawsze widać po takiej osobie, to się tak wydaje, tutaj gdzieś tam portki usmarowane, tu siatka z buteleczkami wrzęczącymi, na raptem się niechcący coś wysypało i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak to pięknie. Ja tutaj mam miętę hiszpańskie, oregano lub meksykańskie, różne są nazwy. I to ładnie pachnie i sobie hoduję, bo zwierzątek na razie nie chcę mieć, bo to jest odpowiedzialność. Czyli ani tam spacery, ani nie zostawię, ani nigdzie, bo nie wiadomo, czy jakieś Hiszpanie i inne rzeczy mi nie odpalą na przykład w przyszłym roku. I to jest właśnie to zapobieganie jakichś nieprzemyślanych decyzji, bzdur kompletnych z kosmosu. To znaczy, no właśnie, to miało być, nie? Bo nic mi nie wiąże. Ale gdybym wziął pieska, to nie ma, bo miałem widzimisię, a teraz, no sorry, wiesz, ja mam teraz taki plan, że ja sobie pojadę na Księżyc, a ty musisz tu zostać z kimś, nie wiem, dodam cię do schroniska. No właśnie, nie. No i bardzo mi się to podoba. No i co, jak on tam dalej kończy? Mogę spełniać swoje marzenia, realizuję swoje cele i mój kochany synek uwielbia ze mną jeździć na rowerze i wiele innych rzeczy robimy wspólnie, gdzie kiedyś nie było mowy o tym, ponieważ albo byłem na potężnym kacu, albo już po kilku piwach. Teraz patrzę na tych ludzi i widzę po prostu siebie sprzed kilku lat. Smutne, ale to prawdziwe. Trzymajcie się. I widzicie, to są te rzeczy, które ja już straciłem i no, nie będę już tatą, ale to już nie ma co, bo już to mówiłem w wielu odcinkach, o tym właśnie wspólnym działaniu, o karmniku, o rowerze, o nocy pływania. To są fantastyczne rzeczy, które dają nieprawdopodobne satysfakcje, zadowolenie, radość wszystkich, wielu osobom, a przecież radość czyjaś też daje nam radość. Nie tylko to, że już nauczyliśmy syna pływać żabką, ale że on się cieszy i krzyczy do mamy: mamo, tata nauczył mnie pływać, kapitalne rzeczy. Ja trochę tego łyknąłem przez to, że miałem brata 8 lat młodszego i ja go uczyłem różnych rzeczy, i chodzenia, i piosenek, i wierszyków, i czytania, i wszystkiego. Więc mam taki obraz. Trochę wiadomo, że to nie jest to, co mieć dziecko, ale te wartości, te uczucia, to wszystko liznąłem i dlatego ja chcę, pragnę takiego normalnego życia. A nawet jak spotkam jakąś przecież panią z jakimś kapsem 5, 6, 7, nie wiem, letnim, to i w piłę pogram sobie na jednej nodze, a co, nie? I na basen. Zobaczymy. Nic na siłę, nic na szybkiego. Ale co, o czym ja zawsze mówię, tworzyć okoliczności do zdrowienia, do trzeźwienia. Bo gdybym ich nie tworzył, gdybym nie myślał na zaś, gdybym nie otworzył swojej głowy, nie siedziałbym tutaj teraz przy cytrynce miętowej czy przy mięcie cytrynowej, jak zwał, tak zwał, i nie gadałbym tutaj do was. Dziękuję za dzisiejszy niedzielny występ. Występ, jak to brzmi głupio. Nie występ, no dobra, wiadomo, o co chodzi. No i właśnie, można sobie o tym pomyśleć, że jeżeli ktoś nie ma celu, określonej drogi, to właśnie dalej pod tą żabą łazisz z tym brudnym plecakiem, w brudnych ciuchach, szukasz tylko okazji, ten będzie miał
zasiłek za 3 dni, tamten rentę za 5 dopiero. Co tutaj dzisiaj trzeba porobić? To postrzelamy. A mijam prawie codziennie. W głównym Gdańsku jest takie miejsce. Spotkanie elity. Coś masakrycznego. Tam się pojawiają dwie takie kobiety. Gdyby ci ludzie, którzy czekają na autobus, a tych akurat nie ma w tym momencie, wiedzieli, kto tam siedzi na tych ławkach, to by nie chcieli tam usiąść. Straszne. Po prostu straszne. Oni tam już normalnie śpią. Cześć.